Przeważnie w galeriach oczekuje się ode mnie, żeby obrazy były do sprzedania. I taka wystawa była w Warszawie, komercyjna typowo, więc większość obrazów była do sprzedania, a część była wypożyczonych, bo nie miałem na tyle, żeby zapełnić salę. Natomiast tutaj zupełnie w ratuszu na Biegańskiego poszedłem na coś innego, inną propozycję wystawy zrobiłem. Obrazy niepokończone, bo zaczynane, szkice robocze, których nigdy jeszcze nie pokazywałem w takiej ilości. No i właściwie taka wystawa trochę niszowa. No, fajnie być artystą niszowym. No, miałem być niszowym artystą, ale wyszło co innego, stałem się komercyjny. No. Jak wygląda twój proces twórczy? No właśnie, to jest bardzo ciekawe. No szkic na zwykłej kartce papieru. Zwykła kartka papieru. Zwykła kartka papieru, jakiś ołówek, ale też różnie, bo czasem coś podpatrzę gdzieś, nawet u innych artystów, niekoniecznie z nurtu fantastycznego, czy jak gdyby pretekstów jest bardzo wiele, no, nawet nieprzewidywalne są, takie przypadkowe. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, jak powstał obraz, który teraz wszyscy jak gdyby chcą mieć na ścianie, a nie mogę tego obrazu powielać w nieskończoność, więc zrobiłem może kilka wersji tego obrazu księżyca na wodzie, a powstał on w banalny sposób. Po prostu odcisnęła mi się szklanka z kawą na papierze i dopatrzyłem się w tym księżyca i ubrałem to w architekturę, dodałem trochę tła i na takim małym szkicu 10 na 10 zrobiłem obrazek w takiej wersji gwaszowej i później to zrobiłem w wersji olejnej. Jak się okazało, to ten obraz prawdopodobnie jest pretekstem i pomysł zaczerpnięty z mojego obrazu został wykorzystany w Dubaju przy budowie hotelu. W gazecie o tym przeczytałem, dubajowskiej, że architekci się zainspirowali tym obrazem. No i co, cieszę się, że tak było. No oczywiście chciałbym mieć tego jakieś tantiemy, no ale nie udało się. Przypadek też jest inspirujący. No, całkowity przypadek. Tak jak w muzyce, tak? Gdzie idzie na przykład. Ta, o właśnie, o widzisz. No, czasem to jest jak właśnie nawet powiedziałbym tu free jazz, bo ja sam nie wiem, co z tego wyjdzie. Mało tego. Czasem improwizacja jest tak swobodna, że ja nie byłbym w stanie tego powtórzyć. Niektóre obrazy są precyzyjnie opracowane i jak architekt dokładnie wiem, co będzie, gdzie, w jakim miejscu, ale niektóre obrazy są czystą improwizacją. No, czasem do tej improwizacji zapraszam też innych artystów. No, tak to wygląda. Czyli szkic jest jakiś na początku, albo przypadek i szkic w przypadku, ale tak, później, tak. Później się trzymasz, już tego nie trzymasz tak ściśle. Czy różnie to bywa? Bywa tak, że czasem odbiegam od szkicu, a czasem jest tak, że ten szkic dopracowuje jeszcze bardziej dokładnie, czyli to, co jest tak swobodnie, niechlujnie naszkicowane, potem z linijką wymierzam, przenoszę, dopracowuję. Wiadomo, że duży format trzeba zakomponować w sposób dokładny, bo później to ułatwia pracę, jeżeli jest dobry rysunek i dobrze precyzyjnie przeniesiony. Ale tak jak mówię, robię bardzo różne prace i te różne prace, które na tej wystawie w ratuszu będą pokazane, są pracami z różnego kalibru, bardzo różnorodnych technikach. To też jest jak gdyby dla młodych adeptów sztuki początkujących czy już zaawansowanych ciekawą wskazówką, że można obraz tak, a nie inaczej poprowadzić czy namalować. Nie wszystkie obrazy, tam każda praca się różni na tej wystawie. Szkice robocze są tak różnorodne i tak powiedziałbym ciekawe. No, widz domaga się koloru, a one są w czerni i bieli. Ale dla mnie są bardzo ważne i mam tych szkiców kilkaset w domu. Dlatego nie rozstaję się z nimi. Cieszę się, że
że te szkice się zachowały, chociaż było ich dwa razy więcej. Niektóre właśnie gdzieś uległy. Teraz robiłem porządki w pracowni, jaki był remont pracowniany i znalazłem kilkadziesiąt szkiców, które były rozproszone gdzieś poupychane i to było ciekawe znalezisko dla mnie, dzięki któremu wzbogaciłem album, bo ukazał się album Imaginarium najnowszy, który pokazuje około 200 szkiców roboczych. A one są nawet dla mnie cenniejsze niż obraz. No. Wystawa musi mieć jakiś pomysł. Każda wystawa ma inny charakter, inny pomysł. Jedna ma czysto komercyjny, więc się pokazuje małe formaty, bo takie są wymogi i potrzeba. Ta wystawa ma zupełnie inny charakter. Tak jak ci powiedziałem, bardziej niszowy, edukacyjny, poznawczy, odkrywający, znaleziskowy, bo są te szkice, które odnalazłem po latach chyba 10 czy 15, więc one są taką ciekawostką, nie? Odkrycie nagle nowych. Wiesz, czasem gdzieś tam znajduje się, jak muzyk już umrze, znajduje się jakąś kasetę z jego nagraniami, nie? I nagle robi się wielkie halo, że Freddie Mercury jeszcze ma jedną płytę, której nie nagrał, nie? I to jest tak z tymi właśnie szkicami, tylko że za życie je odkryłem, to jest ważne. Kiedyś jeden z galerników zapytał mnie, ile potrafię namalować obrazów. Powiedziałem, że 2 miesięcznie. On mnie wyśmiał i powiedział, możemy zacząć współpracę, jak się nauczysz malować 10 obrazów. 10 obrazów. No i zacząłem się uczyć malować 10 obrazów miesięcznie. No, jestem bliski, żeby do tej liczby dobić. Ale czy to jest możliwe, żebyś sam fizycznie sam 10 namalował miesięcznie? Oczywiście, że tak. W tygodniu nawet. W tygodniu. Żartuję. Mówię tu o gwaszach, takich luźniejszych technikach, lżejszych. Oczywiście nauczyłem się szybko malować. Nie dlatego, że są wymogi rynku, tylko po prostu wynika to z mojego temperamentu i z charakteru. Lubię szybko pracować, dynamicznie. Wychodzę z ciemnego płótna, z czerwonego, z czarnego. Czasem działam w akrylu, farba szybko zasycha, mogę zmieniać, przemalowywać i to się odbywa bardzo szybko. Ale no niestety Picasso nie dogonię, 8 tysięcy czy 10 tysięcy obrazów, które namalował. To jest bardzo dużo. Nie chcę się ścigać z ilością, bo nie o to chodzi. Natomiast w inne techniki wchodzę głównie z powodu tego, że mam taką potrzebę. Robię szybki zapis na kartce albo na płótnie. To, co mam pod ręką, sięgam po mazak, cienkopis, pędzelek, jak mam farbki, to na wyjeździe przeważnie maluję w technice wodnej, bo łatwiej mi zabrać kartony i papier akwarelowy. Natomiast obraz olejny czasem musi się ostać i to czeka tygodniami, miesiącami. Mam mnóstwo obrazów niepokończonych. Nie wiem, czy kiedykolwiek będą skończone w ogóle.